faktycznie i dzisiaj odpakujemy booster bundles Shrubble Fable, czyli poprzedniego Holiday Seta. Akurat ten Holiday Set, akurat jak na Holiday Seta, zmienił naprawdę bardzo dużo w tej mecie, więc no to mimo tego, że to nie jest jakiś duży dodatek, plus na dodatek jest to tak zwany Holiday Set, bo niedługo wyjdzie nowy Holiday Set, który się nazywa Prismatic Evolution, oczywiście, gdzie głównym motywem będą ewolucje, choć nie wiem, czy ten set zmieni coś tak mocno jak Shrubble Fable, który akurat jest innowacją, bo tam znajdziemy między innymi Dusk Noiry, czy oczywiście Night Stretchery. No, tych boosterów jest 6, więc tak się to się prezentuje. Więc zobaczymy, co dostajemy. Więc jest dużo Game Changerów. No to mamy rewersowaną stalową energię Dratrixa. No mamy Duskula, to co jest ważne, potrzebuję takich więcej, bo będzie brakować, a niedługo rotacja. Hondon, Sulful, Crobat. Mamy oczywiście Iron Mouth'a. Mamy i Jenny's Secret Arta. Miał rewersem, Sidra Reverse, no i Celestia. No, to cudowne. Też ważne, że jest Duskul. No ja nie wiem, czy mam jakieś nieoczekiwania? No i tak, Trawiasta ze Sztyła Zyzyfa, Purfur, Dratix, Absol, Horden, Cassiopeia, Sylveon, Barter. Natomiast co ciekawe jest Celestia Reversum, Golbat Reversum, no i Zorak. Tak na razie Duskul cieszy. Gdzie są nosze? Ja potrzebuję bardziej noszy. Nie ma noszy. Gdzie są anosze? Mamy wodną energię? Aha, spoiler widzę. Joltik, Persian, Fracture, Fulful, Desuay, Slytherwing, Cassiopeia. Mamy na jeden z najgorszych ace-packów, jaki kiedykolwiek wyszedł, czyli Poke Vital A. Totalnie niegrywalny, nie mający żadnego zastosowania. Haxorius jest reversem, o i Dusknor. No, Dusknor jest bardziej grywalny niż Poke Vital A. Zresztą no, to jest ten taki problem, że dostajemy zestaw do najgorszych ace-packów pod słońcem. Mamy Mroczną, Zoulę, Hondur, Bravrum, Toxitro, Kyurem, który jest bardziej grywalny. O, już o wilku mowa, czyli mamy nosze, które są bardzo grywalne. Yeltal, Kulfant Reversum, Zora Reversum, Krenna Serestia. Widzę, że będzie zero dropów, tak? Będzie chyba nic poza tym. No, mamy elektryczną, tym razem oczywiście rewersowaną. Eevee, Vrabrum, Zubat, Hundor, Cassiopeia, Hypno, Academy at Night, Dusknor w rewersie, zajebiście, Desai i Haxorius, Last Pack Magic. To jest ważne, że noce i duch jest. To, że się kupi przy okazji, aha, spoiler, może się odda. Energia elektryczna? O, będzie Krugner, Stutful, Zubat. O, Duskul, bardzo fajnie. Cieszę się, że są Duskule ogólnie. I Night Stretcher kolejny. No, cieszę się bardzo, że dostałem to, co chciałam. Colores Tenacity też mi tylko brakuje, bo to jest bardzo grywany supporter wyszukujący energię i stadion. Tak, Genesek to jest całkiem grywalny. Mamy oczywiście Zoraka w rewersie, no i mało grywalnego Revaruma EX. Jest tak trochę, no pod kątem dropów słabo, pod kątem grywalności oddaje.